Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FWA, witam was serdecznie z dokładnie tego samego miejsca, które widzieliście na ostatnim odcinku feederowym. Obiecałem tam wam, że wrócę tutaj, ale tym razem z bacikiem i tak też się stało. Mam ze sobą 6-metrowego bata, jestem w tym samym miejscu dosłownie 24 godziny później. Mam oczywiście odrobinę inne nastawienie, odrobinę inny pomysł, ale o tym pogadamy sobie za chwilę przy rozrabianiu zanęty. Potem szybko nęcę i zarzucam, bo nie mogę się już doczekać, aż zobaczę, jak się w końcu chowa. Spławik, stęskniłem się za tym wybitnie mocno, także naprawdę nie przedłużam. Nęcę i mam nadzieję, świetnie się dzisiaj bawię. I naprawdę w dwóch słowach, bo nie mogę się doczekać wędkowania, także nie chcę tutaj za dużo się rozpowiadać. Po pierwsze, uważam, że moja ostatnia mieszanka była za jasna, dlatego dzisiaj wziąłem glinę zdecydowanie ciemniejszą, trochę bardziej wiążącą, no bo jednak chcę, żeby te kule też doleciały do dna całe. Jest tutaj masa uklei, tak jak widzieliście, nie chcę robić żadnej smugi w toni. Także ciężka, gruba glina i dwa razy number one płoć. To jest trochę delikatniejsza zanęta, trochę mniejsze frakcje. Myślę, że to wszystko sklejone tą ciężką gliną sprawi, że to opadnie na dno i dopiero tam zacznie pracować. Chyba że trzeba będzie łowić wzdręgi, bo tego też nie wykluczam. Kilka pięknych wzdręg udało mi się ostatnio złowić. To wtedy będę trochę kombinował, natomiast 2 kg takiej zanęty do tej gliny polecą. I z racji tego, że dzisiaj łowię na bata lekkiego, delikatnego, no to nawet te krąpie również zapraszam, natomiast nadal głównym celem są te piękne, grube płocie. Stąd główna bazowa zanęta właśnie na ten gatunek. No i dorzucenie znowu tego samego, co ostatnio, czyli prażonej konopi. To wszystko wymieszam, to wszystko przetrę, bo to jest też błąd, który popełniłem wczoraj. Trzeba było przetrzeć tą zanętę. Myślę, że niesamowitej różnicy w wyniku by to nie zrobiło, no ale nie wyglądała ta zanęta tak, jakbym sobie tego życzył. Także dzisiaj zabrałem ze sobą sito. Przygotuję to wszystko, przetrę, namoczę i widzimy się przy nęceniu. Zanęta gotowa, teraz wygruntuję sobie zestaw, zanęcę, skończę szykować stanowisko, wrzucę od razu siatkę, wszystko przygotuję i zaczynamy łowić. I tą wędkę mogliście zobaczyć w akcji już na jednym odcinku w zeszłym sezonie, co prawda z Łodzi, ale całkiem fajnie ją przetestowałem. To MFT Pol 6-metrowy do 25 gramów, zestaw banalnie prosty, 3-gramowy spławik górka. Oliwka zablokowana śrucinami, śrucina sygnalizująca przypon hak numer 12, bo będę łowił na 99% tylko na kukurydzę. No i tak jak tutaj widzicie, obciążenie do gruntowania zestawu. Zobaczmy. Ach, prawie idealnie. Prawie idealnie. Około 2 metrów tutaj będzie. Zobaczmy, czy czasem nie ma jakiegoś dołka tutaj w okolicy, ale nie sądzę. Co do milimetra. Taki sam grunt, a tutaj? Co do milimetra. Także muszę spłycić dosłownie 5-7 cm, żeby moja kukurydza była przy samym dnie. Tak jest, wszędzie równiutko. Podano do stołu. Zestaw zarzucony w miejsce, gdzie będę łowił i nęcimy. Nie będę rzucał tych kul bardzo punktowo, w razie gdyby trochę tutaj płynęło. Zrobię sobie taki dosyć duży placek tej zanęty, żeby zawsze w nią trafiać. O, bajka. Idealnie. Nie wiem, czy będziecie widzieć, ale dosłownie 2 minuty po zanęceniu, aż gotuje się tutaj od uklei. Także tylko kukurydza. I wziąłem jeszcze cały zapas podpórek z fidera.
No dobra, przyznałem się, po prostu się nie rozpakowałem. Ale skoro już to mam, to przygotuję sobie tutaj jakiś taki systemik, żeby móc odkładać bata. Raczej nie myślę o odkładaniu go w trakcie łowienia. Po prostu jak tam będę wam rybę nagrywał, czy to będę musiał wstać, to żeby ten bat nie leżał gdzieś w trzcinach. Także myślę, że tą podpórkę sobie wbiję troszkę głębiej. I teraz na siatkę będzie szedł bat. I tutaj pod tą podpórkę, zresztą wam pokażę, bat na siatkę i tutaj pod to i elegancko. Nie powinien spaść, tam w siatce jest takie małe zagłębienie, tutaj też karbowana jest ta podpórka. Spokojnie mogę sobie odchodzić, nagrywać, pokazywać ryby, tutaj się nic nie stanie. Dobra, chyba wszystko, podbierak jest, siatka, przynęta i trochę drobiazgów. Można zaczynać. Średniej wielkości ziarenko kukurydzy. Na razie jedno. I przed siebie. O, jest pierwsze branie i siedzi ryba. To taka wcale nie mała i co to? To chyba płotka. Tak jest. Tak jest. Ładna płoć. Pierwsza ryba. Fajna, szeroka płoteczka. Pewne branie. Idealnie. Idealnie. To, co się oderwało w toni, ukleja wyjadła, już przestała oczkować, a przynajmniej nie kotłuje się tak jak zaraz po nęceniu. No, tak jak rozmawialiśmy wczoraj na ostatnim odcinku, woda jest bardzo zimna, ledwo co płynie, to trochę potrwa, zanim te płocie i krąpie, a może jakieś bonusy z tą zanętę wyczują, znajdą i mam nadzieję zostaną na trochę dłużej, bo jest ładne branie, jest ładniejsza rybka i mam nadzieję zostaną trochę na dłużej, no bo tej zanęty poszło do wody całkiem sporo. Co to będzie? Krąb niestety, ale dosyć duży, także go podbiorę podbierakiem. Łowię dzisiaj na delikatnego bata, także nie chciałbym go uszkodzić, szczególnie na krąpiu. No i tak jak za tymi brzydalami nie przepadam, tak na bacika, taka rybka, bardzo spoko. Teczka zapięta za samą skórkę, a branie było przepiękne. Muszę im trochę dłużej dawać. I kolejna płoteczka. Trochę mniejsze niż te na feeder, ale też fajne kluseczki. Kolejna? Nie, wzdręga. Wymiarowa. Pamiętajcie, że płocie w większości miejsc w Polsce wymiaru ochronnego nie mają, ale z kolei w większości miejsc w Polsce wzdręgi ten wymiar mają. Także nawet do siatki, kiedy chcecie potem te ryby wypuścić, nie możecie wrzucać niewymiarowych ryb. Nie możecie też przekraczać limitu na daną wodę. Czasami są to na przykład 3 liny i więcej w siatce nie możecie mieć nawet. Tak jak mówię, jak wypuszczacie, no i absolutnie ryb niewymiarowych, ryb za dużych, jeżeli jest taki limit, lub w ogóle ryb za dużo w siatce, bo na niektórych wodach też jest na przykład 10 kg ryb na dziennie maksymalnie do zabrania, a to co macie w siatce, to tak jak mówię, nawet jeżeli wypuszczacie, to w teorii są to ryby do zabrania, także więcej ich w tej siatce mieć nie możecie. No i wzdręga, szczerze mówiąc nie wiem czemu, ale w większości miejsc ma wymiar ochronny 15 cm i mniejszych do siatki nie wrzucamy. I co to będzie? Jak to płoć, to naprawdę fajna. I to jest płoć! Tak jest!
O, troszkę mi się te ryby ruszyły. Ładna poteczka. Przed chwilą dwie mniejsze. Wzdręga. Fajnie. O, początek miała ta ryba gruby. Wzdręga. I to ta już jest ładna. Ta już jest ładna. W początku myślałem, że coś jeszcze lepszego. Ale to już przyzwoita wzdręga. No. Jest rybka i to chyba płoć. Tak jest. Ładna płoć. Ukleja wygląda jakby odeszła, a płocie i wzdręgi zdecydowanie lepiej reagują, jak zakładam, bardzo małe ziarenko kukurydzy, że może nie są aż tak głodne, żeby rzucać się na wielkie ziarno lub dwa. Jeżeli tak, jeżeli nie ma uklei i nie ma tony sieczki, no to te białe robaki powinny być skuteczniejsze. Jest ryba i to jest krąpiaczek średni. Może nie najbardziej pożądany przyłów, no ale na pewno też nie najmniej. Dużo bardziej bym się przejął, gdyby to była ukleja lub mikrowzdręga. Jest pranko. Nie za mocne. No i to już jest bardzo mały krąb. I niedobrze z dwóch powodów. Po pierwsze, bo to krąb. A po drugie, bo to mała ryba, która raczej na kukurydzę ciężko, żeby wzięła, szczególnie o tej porze roku, szczególnie kiedy używam dosyć dużych ziaren. A być może tych małych krąpi, bo już jest następne branie, jest tutaj sporo. No właśnie. A nawet taki krąpik, jeżeli jest ich ławica, potrafi szybko opędzlować zanętę. Także być może z tego, co wrzuciłem 2,5 godziny temu, zostało już niewiele. Jedno, dwa branka jeszcze, jak to będą nadal takie krąpie, potwierdzi się to, to nie tylko donęcam, tak jak mówiłem, ale donęcam sporo. Całą zanętę, jaka mi została, troszkę na wilże. Zrobię tyle kul, ile wyjdzie i donęcę grubo. A te krąpie to są naprawdę odkurzacze i one mogły tutaj wyczyścić praktycznie co do ziarenka. No a przecież mi zależy na tym, żeby nie tylko podeszły tutaj ryby, ale i zostały. Kolejna ryba i znów taki skalarek. Natychmiast branie. To trochę lepsza ryba, ale też krąb, także jest ich tutaj mnóstwo. A to oznacza, że trzeba donęcać i to grubo. Suchutka, trochę muszę ją domoczyć. Ależ to pachnie. Chyba pora na śniadanie. Jak, jak wędkarz ma ochotę zjeść swoją zanętę, to wiedz, że coś się dzieje. Raczej nie planuję już dorabiać zanęty. Także zanęcę teraz resztą i niech się dzieje. Będzie super, to zostanę długo. Będzie średnio, to i tak zostanę długo. Przy takiej pogodzie, przy takiej miejscówce, nawet jak te brania będą średnie, to i tak posiedzę. Ale liczę, że to donęcanie pomoże. Troszkę tego wyszło. Trochę mniejsze kule, ale za to 2, 4, 6, 8, 10. Za daleko, ejsik. Donęcone. Dam teraz rybom parę minut, żeby doszły do siebie po takiej dostawie towaru. A wam mogę powiedzieć w zasadzie tylko tyle, że jest naprawdę spoko. Ryby średnie, waleczne, krąpie, płocie, wzdręgi.
na bacika, a zabawa fantastyczna. Trochę mało tych ryb. Liczyłem, że będzie ich więcej. Liczyłem, że naprawdę naprzerzucam całą masę średnich poteczek, średniego krąpia i potem tych wzdręk przy takiej lampie. Natomiast nie narzekam, bo średnia wielkość tych ryb jest naprawdę w porządku. Tak jak mówię, spodziewałem się większej ilości, ale raczej ryb trochę mniejszych, a przy okazji takich, jakie łowię dzisiaj. Także ostatecznie naprawdę, naprawdę spoko. Jedyny problem jest taki, że padają mi GoPro, które nagrywam gdzieś tutaj po bokach przez tą lampę przy 15 stopniach, one się już przegrzewają. A do tego puścili wodę. Co prawda nie wiem, jak działa ten kanał, no ale ewidentnie mój spławik śmiga bardzo szybko z nurtem, także naprawdę ciężko jest mi nagrać jakieś brania. Nie są za częste, do tego ten spławik ucieka z kadru, także wybaczcie, że tego nie będzie albo nie będzie za wiele, no ale pewnych rzeczy nie przeskoczę, nagrywając sam, szczególnie kiedy chcę to zrobić fajnie, a jeszcze przy okazji fajnie połowić. Także sorki, raz jeszcze biorę 3 łyki wody i wracam do łowienia. Tylko jeszcze powiem, że chętnie połowiłbym tutaj na bata 7. Wydaje mi się, że jednak ten metr, półtora metra dalej od miejsca, w którym łowię w tym momencie, jest jednak troszeczkę głębiej. I tam może byłyby te ryby trochę większe, może trochę mniej puchliwe. A tak jak widzicie, łowię na naprawdę niedużej głębokości. To jest może 1,60 m, 1,70 m. A do tego z racji płynącej wody mój spławik cały czas podpływa coraz bliżej brzegu. Kolejna wzdręga. No, całkiem ładna. Podpływa coraz bliżej brzegu, gdzie jest jeszcze płycej, także też ten mój zestaw przy pełnym zarzucie, on jest myślę z 30 cm nawet nad dnem, a w momencie, kiedy spławik przesunie mi się trochę w prawo, wtedy do tego dna się mocno zbliża, także nie jest to idealne rozwiązanie. Wydaje mi się, że 7 połowiłbym lepiej. Lepiej ten zestaw bym poprowadził, łowiłbym troszkę głębiej i myślę, że byłaby szansa na trochę fajniejsze ryby. Ale to tylko taka teoria i dygresja. Po prostu następnym razem zabiorę 7 i to sprawdzę. Ale dzisiaj, słuchajcie, nie są to potwory, nie są to w kosmicznej ilości. Ale przypominam, mamy kwiecień. To jest nowe dla mnie miejsce. Pierwsze łowienie na spławik w tym roku. Na delikatnego bata. Fajnych, silnych, walecznych płoci, wzdręk, krąpi. Absolutnie nic więcej nie jest mi potrzebne do szczęścia w tym momencie. Bardzo ładna. O, to tak szybkie branie. Myślałem, że coś naprawdę małego, a to piękna płoć. Piękna płoć. Śliczna ryba. No i też przyzwoita ryba, i też poteczka. Małe lokowanie mojego Instagrama. Zapraszam, zapraszam. Wszystko macie w opisie. Dużo treści, jak lubicie, chociaż trochę wła, to na Instagramie jest 10 razy tyle, co na YouTubie. Silna ryba, to raczej nie będzie płoć. Nie to, żeby płotki były słabe, ale jak tak szalenie walczy, to raczej było pewne, że to krąb. Jak ja dawno nie złowiłem tej ryby. No i miałem zostać jeszcze z pół godzinki, ale niestety po łapaniu. Odrobinkę szybciej niż planowałem, ale kończę już dzisiejsze wędkowanie. Zaraz wyciągniemy sobie siatkę, pokażę wam, co złowiłem, także zostańcie jeszcze chwilę, ale teraz jeszcze dwa słowa podsumowania.
Wydaje mi się, że łowiłem troszkę za blisko, trochę za płytko, bo dosłownie 1,5 metra, może 2 metry za miejscem, w którym łowiłem, był ten główny spadek na największą głębokość tego kanału i myślę, że tam ryby czują się najbezpieczniej, w tym momencie tam ustawiają się najchętniej, a tutaj jak zanęciłem grubo, to ta ryba podeszła. Kilka razy były takie momenty, że brały naprawdę dobrze, ale tylko spadła jakaś rybka, albo po kilku holach one natychmiast się wycofywały, znikały z łowiska i zostawały jakieś nieduże krąpie czy pojedyncze wzdręgi. Także i ta taktyka nęcenia na tak płytką wodę w takiej sytuacji i ten mój krótki bacik to chyba nie najlepsze rozwiązania. Trzeba było nęcić częściej, ale mniejszymi porcjami i trzeba było zabrać bata 7 albo nawet odległościówkę. Takie mam wnioski, oczywiście nie narzekam, jestem tutaj drugi raz, także czego się spodziewać. Wy natomiast możecie się spodziewać takich podsumowań całkiem sporo, bo w tym roku chcę odwiedzić mnóstwo nowych dla mnie miejsc i mnóstwo błędów jeszcze będę popełniał, ale tutaj macie moje słowo, że na tych błędach się będę uczył, będę wyciągał wnioski i dla siebie, i dla was, i za każdym razem będę trochę lepszym wędkarzem i mam nadzieję, będę łowił chociaż trochę lepiej. Nie przedłużam, pokazuję wam rybki, a z wami widzę się w kolejnym odcinku FW. Może nie jest to jakiś szalony wynik? Wracaj. Ale wybawiłem się świetnie. Pierwszy raz ze spławikiem w tym roku. Pierwszy raz na bata. Drugi raz w tym miejscu. Naprawdę spoko.